aplikacja służąca do zapoznawania się z wiadomościami oraz newsami ze świata przy wykorzystaniu 46 różnych serwisów informacyjnych. Są to m.in. Engadget, The Guardian, BBC News i wiele innych. Na początku użytkownik musi wybrać interesującą go kategorię, a do wyboru są technologie, wiadomości ze świata, moda, sport i wiele innych. Interfejs aplikacji obsługuje się gestami góra-dół oraz prawo-lewo, którym towarzyszy ładna i płynna animacja. Newsy zostały podzielone na strony, których liczba wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. Ich obsługa również ogranicza się do gestu góra-dół. Daną wiadomością można się podzielić z innymi aplikacjami, wysłać do usługi Read It Later dzięki aplikacjom takim jak Pocket, pokazać pełną wersję na stronie oraz oznaczyć jako nieodpowiednia treść. Ustawienia aplikacji umożliwiają wyciszenie niektórych autorów, ustawienie interesującego użytkownika regionu. Niestety na liście nie ma Polski. Ustawienie częstotliwości aktualizacji widżetu, wielkość pamięci cache oraz rozmiar czcionki. Aplikacja ma ładny widżet, którego naciśnięcie powoduje przekierowanie do danego newsa w programie. Opcja wyszukiwania umożliwia zapoznanie się z wiadomościami z danej kategorii, użycie Facebooka oraz Twittera i zapoznanie się z najpopularniejszymi newsami danej kategorii. Ogólnie Flipboard zrobił na mnie pozytywne wrażenie dzięki dobrej optymalizacji i ładnym animacjom, jednak obecnie jest w wersji beta i pobrać go można tylko przez stronę producenta po podaniu maila.